proszę jedno malborskie chmielowe i krzyżackie skarby, czyli dwa piwka. Dziękuję, ile się należy? 24 zł będzie. Witajcie wszyscy. Pozdrawiam Was z Malborka. Dotarłem dzisiaj do tej miejscowości, ponieważ odbywa się tam jarmark staroci i sztuki dawnej. Przejrzę wszystkie stoiska, zobaczę, co będzie można nabyć. Być może coś kupię do swojej kolekcji i podzielę się z Wami tym, co zobaczyłem. Narzędzia rzemieślnicze, heble, wiertła, jakieś wkręty, no masa tego wszystkiego tutaj jest. Naparstki, my takie naparstki znajdujemy wykrywaczem metali na polach, natomiast na jarmarku można kupić porcelanowe. Przepiękny zbiór, duża ilość. W sztuce bogata kolekcja. Wszystko też na sprzedaż, z sygnaturami, w tym przypadku B, ciekawe co oznaczają, ale robią wrażenie i wszystko srebrne. Deski do serwowania, producent, na tym stoisku można kupić wyroby z drewna, jest ich tutaj masę, głównie deseczki, to dla pań, dla niepokornych swoich mężów, akurat dobry rozmiar, no i inne też deseczki. Wszystko manufaktura ręcznie robiona. Za nami stoisko pana Igora Michalika, twórcy Muzeum w Sztumie, prywatnie miłośnik sztuki i kolekcjoner. Pasjonuje się też no, starymi rzeczami, mówiąc potocznie. No i w wolnej chwili właśnie tutaj na tym jarmarku też ma swoją ekspozycję z takimi zabytkami. Zaraz Wam pokażę. No i zachęcę też do tego, abyście odwiedzili Sztum, właśnie muzeum, które prowadzi pan Igor Michalik. Rumienka, a w środku papierosy. Klasyk, stare żelazka na tak zwaną duszę. Do środka wkładało się żar, który nagrzewał podstawę żelazka i można było wtedy opracować. Jak widzicie, różne odmiany żelazek panowały. Tutaj możemy zobaczyć konkretnie 5 różnych odmian. Kominowe. Jaka cena za sztukę tego samochodzika? 30 zł. Jeżeli byście chcieli nabyć, no to cena takiego samochodziku 30 zł. Uważam, że to niewielkie pieniążki, tym bardziej, że w tej chwili już te samochody nie są w ogóle do zdobycia. Kolekcja figurek. Kiedyś jak no, byłem młodszy, często te poniemieckie śmietniki penetrowaliśmy. Lokalizacje dowiadywaliśmy się od miejscowych autochtonów. Wskazywali, gdzie po wojnie były wyrzucane śmieci i między innymi różnego rodzaju figurki można było znaleźć. Oczywiście większość pokruszonych, natomiast dla nas, dla dzieci to była niesamowita frajda. Akurat trafiłem na stoisko pana Zbyszka Zajchowskiego, znanego kolekcjonera pocztówek elbląskich, jak również, o ile kojarzę, wydał pan publikację związaną z guzikami, tak? Książki. Trzy książki. Zaraz wam przedstawię, pokażę, jak ta książka wygląda.
Nie było. Natomiast trudno uwierzyć. Kolekcja guzików jest niesamowita. Tu się stało, że nie było klientów. Zawsze by pełno. Jest. Pan Zbigniew Zajchowski wydał 3 książki związane z guzikami. Pierwszy tom Guziki herbowe, zamki i pałace. Drugi tom o tej samej nazwie. No i trzeci również. Książki są do nabycia w internecie. W chwili obecnej też możecie je zakupić na jarmarku. Nabyłem 3 tomy książek o guzikach. Trzeci tom dla mnie jest o tyle ciekawy, że są tam sygnatury na guzikach, jakie występują. Podzielę się na końcu z Wami informacją o tych książkach i co tam się znajduje. Na pewno też Wam ta wiedza się przyda. Można pęteczkę kiełbasy? Jasne, już. Z czosnkiem lub zwykła? Z czosnkiem weźmiemy, nie? Mhm. Kółeczko takie, tak? Tak. Coś jeszcze będzie? Dziękuję. 12 złotych. To jest ok. Co? Taką z myszką mini? Chcesz pogadać ci lusterko? Chcesz lusterko? Myszką mini. Zobacz. Widzisz się? Tak? Może być. Jeżeli byście chcieli sprzedać monety, medale, odznaczenia, pocztówki, biżuterię i inne przedmioty, to tutaj jest informacja. Możecie się kontaktować z osobą, która tym się zajmuje. Niestety nadciągająca burza przerwała te piękne święto, jakim jest jarmark w Malborku. Wszyscy wystawcy zbierają się, ponieważ nadciąga dosyć spora burza. Słychać ją, jak nadchodzi. A dla mnie to jest czas, że mogę sobie usiąść spokojnie pod jakimś namiotem, wypić piwko, zjeść kawałek zakupionej kiełbaski, no i poczytać troszkę książki, które nabyłem tutaj. Posmakuję kawałek tej kiełbaski, naprawdę apetycznie wyglądała na stoisku, niesamowicie pachnie, no i oczywiście wasze zdrówko, piwko też sobie wypiję. Smakuje niesamowicie, także polecam. Wpadajcie na jarmark, póki jeszcze czas, aby nabyć kiełbaskę. Wasze zdrowie. Mój pobyt w Malborku właśnie dobiega ku końcowi. Udaję się do samochodu. Na koniec kupiłem sobie 2 piwka, które można kupić obok murów zamku. Zachęcam Was do odwiedzenia Malborka, obejrzenia całej ekspozycji, która jest w Muzeum Zamkowym. Dziękuję za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku.